Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, jestem Krzysiek, a to ze mną jest Silnik, a to jest gra The Way Out, odcinek już piąty na kanale. Ja sobie to chodzę. Co? No właśnie widzę, ADHD dostałeś jak zwykle, więc no, chciałem zostawić odcinek niż w tamtym, dlatego że tu mamy domek na wsi. Pełno zagadek chyba raczej tutaj będzie do zrobienia. Tak podejrzewam. Nie, ja się trochę zmuliłem, powiem ci. Ło, lekko. Ja nie widzę. Nie, w tym widzę domku, co nie? No. Dobra, więc obejrz. Nie da się jakoś wejść. Obejrz. Vincent, help me out here. Czekaj. Bo coś mi tutaj się zepsuło. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No ci pomogę. Przytrzymaj ten. To się koder ostatnio mi coś szwankuje. Nie wiem czemu. Dwa dni już minęły. No. Shotguna na stole ma. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. No dobra. Co byś wolał? No coś takiego innego. No to dawaj twoje. Okay then. Front door should be on the other side. Yeah, let's go. Come on. Hey, stay low. Naprawdę? We could use this to climb up. Z jednej strony można wejść. Nie wlazłem do kuchni. Ja jestem na łazience, co nie? I can't go any closer than this. Ten się będzie przebierał już. No jeszcze nie będę się przebierać, spokojnie, trzeba najpierw obezwładnić małżonków. Tylko jak? What's that? Is someone upstairs? Ty musisz go obezwładnić, pamiętaj. O kurde. Ała. Ała. Żeś dostał. Dobra. Czekaj, aż ja wejdę na górę. Ty jak jesteś tutaj z tego, to nie wychodź z tego, tylko tutaj czekaj. Ale on i ten gościu podejdzie z shotgunem. No nie do końca, wiesz? I ty musisz ją ubezwładnić. Ale a facet? Z shotgunem? Damn. I didn't expect him to have a phone. Leo needs to stop her. Help! Honey, he's got me! What the? Let her go! Damn, criminal. Już wiesz, o co chodziło? Aha. I udało się. You're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down, you're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us! We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals! Coś mi encoder tak świruje teraz. Alright, let's find some new clothes.
Yeah, and I saw a truck in the other barn. We should check it out. Good idea. Postójmy na chwilę w miejscu, bo muszę coś zrobić. Dobra. Czy to poprawi, czy nie poprawi? Nie wiem. Bo nic tu nie przyleciało? Nie, nie, mi chodzi o to, że ja widzę, że mi encoder po prostu szaleje jak głupi. Nagle. Aha, no dobra, będę musiał wiedzieć, że muszę powyłączyć niektóre procesy, których teraz nie mogę wyłączyć. Ale mogę niektóre powyłączać, które mogę, co nie? Jeżeli chodzi właśnie o... Dobra, więc już powinno być ok. Sorry, że tak macie tutaj ten, ale chodź się przebrać. Ja się przebieram. I ty też będziesz mógł... No patrz, już elegancko wyglądam. Jak człowiek. Znajdź samochód. Najpierw się przebierz. Przebierz się najpierw. Kapelusiek? No właśnie, też o tym pomyślałem. Mówię ubrać? A to szybciej ty byś ubrał. Jak debil. To bardziej do ciebie pasuje. I co ubierz? No kurde. Skitu. Jaki Johnny Walker. Radyjko włączył, to zabijmy ich chłopie i będziemy tu mieszkać, ty. No, wygodna, wygodne siedzenie na fotelu. Jeszcze tę książkę mogę poczytać. Spoko. Spoko życie. Ten rozpali w ognisku. Jesteś w telewizji. Let's light it up. Fire in the hole. Paranormal activity. I've missed a simple life. Go. Wyłączył mi. Dobra. O, proszę bardzo. I can't believe these were actually used in wars. No. Muszkiet. I knew it. It's only decorative. Nie, tylko dekoracja. Ten gramofonem leci na korbkę. Dobra, jak tak bardzo lubisz gramofony. Co tu jest w kuchni? Panie, pralka. Nie tykaj, panówka, sztuka z lat 90. Hi, is this Steve? No? Finally, some fresh water. No? W końcu będę mógł się umyć świeżą wodą, co nie? Hey, one large with extra pepperoni. Thanks. Pepperoni se zamówił. Ostry chłop. Oh shit. Gdzie jest ten prysznic, że można gębę umyć? Tutaj. Hi buddy. Want some hay? Trochę ziana? Zadzwonię do Buciana. No właśnie. Why don't they let you stay outside on a warm day like this, huh? Coś tutaj jest takiego. Jakiś znajdźka albo coś w tym stylu. Nie ma znajdzie. Wiem, że nie ma znajdzie, ale wiesz, zawsze warto popatrzeć.
Ładny konik. Gdzie ten samochód niby? Nie wiem, szukam go. Na górze raczej zabawkowy nie będzie. Dobra, schodzę na dół. No, mogę sobie poruszać podkowami, ty. Co, chcesz zagrać? Podkowy? What the... Ale najpierw na wiatrak idę. Jackpot. What an amazing view. O, ładny widok. Nie powiem. There's no way you're beating that. Gdzie ten biega? Ile miałeś punktów? Nie wiem. Znalazłem samochód. Hey Vincent, get over here, I need some help. Czekaj jeszcze. Co za podkowami? 6 punktów, tak? Nie wiem, jak to działa. Perfect throw. O kurde. Aha. Mi w ogóle 3 mi upadły na ziemię. What a throw. No spróbujesz teraz. To jest champion. Dobra, więc tutaj mamy co? Dobra, tak, to prawda. I rock. Tenister znalazłem. I bet it still has some gas. Wow, czemu mi tak uciekają właśnie te dropy się robią? Jestem ciekaw sam. Jackpot. Boom. Po 12. There's no way you're beating that. No nie aż tak po 12. Aha. Shit. Jackpot. I rock. There's no way you're beating that. Dobra, ja tu mam kanister. A co sobą chodzi? Właśnie. There's no way you're beating that. Dasz mi porzucasz? No co jest? A. Nie umiesz tego robić. Jackpot. Nie mam, miałem 12. There's no way you're beating that. No. God damn it. What a throw. Aha. Yes. Nie umiem trafić. Dobra, chodź, robimy dalej. No, to jest jakiś pier... Shit. Nie powiem co. Jackpot. Chodź, bo moja postać leci z kanistrem. Dobra, się to wali. No way you're beating that. Some help, please. Idę. Get over here and help me with this door. Troll face. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Kanister już mamy. Hey,
Trzeba koła ogarnąć. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Naprawmy samochód, no. We'll need a new tire. Let's look around and see what we can find. Nowa opona będzie potrzebna. Looks like the battery is out of juice. We could use this to fasten a new tire. Zbierajmy wszystko, tutaj kładźmy, co nie? Idę górę obszukać. Hey, there's a tire on the other side of the bar. Ty, chodź tu. Po co? Będziesz mi potrzebny, bo będę musiał cię przerzucić. Tam są opony. Okej, okay, tylko patrzę jakieś takie inne pierdoły, które mógłbyś wspominać. Czasami klikam shift i on nie chce iść. No. Nie ma jak przerzucić, co nie? This could probably lift the car. Ready, Leo? Yeah. All right, tire. Here I come to screw you. Klucz idzie do tego. Ja ci trzymam. Sorry. Masz koło? Okay, now we just need to screw in the studs. Jeszcze jedno koło. No nie, już masz. Muszę się to podnosić, po cholera. No musisz podnieść, bo ja muszę przykręcić cięż. Właśnie nie. Patrz, normalnie. Okay, done. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. No, teraz muszę go podnieść. Akumulator chyba padł. To już widziałem. Dobra, teraz musisz jakoś... A nie wiem. Ja za ten czas napełnię, bak. Jaki akumulator tu ogarnąć to? It's filled up with gas. Wonder if it will start. No bez aku raczej nie zapali, co nie? Not gonna work. Gdzie tu jest akumulator? Alternator potrzebny jest. Ty, może z tego być ciągnika. Trzeba przeszukać po prostu. Aha. Rzuć podkową to raczej nie. Ale ja tutaj gdzieś widziałem chyba agregat. Co nie? Widziałeś też? Nie wiem, może. Na stówę widziałem. Hey, Bessie. Want some grass? No? Well, fuck you too.
Dobry! Słyszałeś? Tak, słyszałem. Aż się zdziwiłem. Nie chcę rzucać podkowami. Koteł. Koteł? Widziałeś? No. Nic nie ma. Might as well help them out. Porąbij drzewo, ty. No co, zakitraliśmy auto. Znaczy, zakitramy auto. Świnie. Gdzie jakiś akumulator jest? Nie mam pomysłu. Kable by się przydały. Albo kuń. What's cooking over here? Seems like this lamp is broken. Let's see what they have. Let's see if I can get it working. That's good for the bones. Naprawili. Might as well give them a hand with the dishes. Aha, mam im pomóc z naczyniami, chyba was powaliło. Skąd tu wziąć ten? Nie wiem. No jasna cholera, już chcę spać też. Zaraz nie mogę. Chyba puszczali spać. Myślę, że to gdzieś w tej szopie jest. Co, w tej, tam gdzie ty jesteś? Hello, piggies. Looks like the battery is out of juice. So you're living the life here, huh? Pączek maśle. A po drugiej stronie nie widziałeś nic takiego? Jak po drugiej stronie? Hey there. Do you have any eggs for me? Hey there. Ah, whatever. Hey there. Nie chcę wyjść, a ten kur łapie. Nie mam stary, nie mam pojęcia co tu zrobić. No czekaj, zaraz się znajdzie jakiś sposób. Na pewno jest jakiś sposób na to. Why don't they let you stay outside on a warm day like this, huh? No jak to naprawić samochód bez... Próbowałem już odpalić go. It's not gonna work. Damn it. Looks like the battery is out of juice. Oh. Mhm. Mućka, coś ty mi powiesz? You're a beautiful animal, aren't you? No nie mam pomysłu, naprawdę, no masakra. Czekaj, zaraz coś się wymyśli. Zaraz to ja wpiszę w internet, tak to zrobić. No tu są jakieś kable. O kot.
Tutaj są kable, patrz. Tym. No wiem, widziałem już. Tam też jest akumulator. Trzeba jakoś go weź, spróbuj wsiąść ze środka. Ja ten. I może jak podjedziemy do. O, dobry pomysł. Tego to. Spróbujesz mnie wysunąć. Byś tak wsiadł do tego auta, ty. No właśnie nie mogę tak wsiąść. Yeah. Dobra, chodź tu, mam. No. Trzymaj tutaj. Dobra, przecież podnieś go. No właśnie tak chcę. Yeah. Masz? Tak. Popchajmy. Ty idź z przodu. Prowadzisz, chłopie, prowadzisz. Nie, nic nie robię, nie mogę. Whoa, what happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Let's go get it. Ale podejrzewam, że właśnie się teraz podpinamy kablami. These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. Mhm. Hey Leo, try starting the car now. Startuj. Whoa. Oh shit. Działa. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah. Yes. Oh. No, I don't know. It was a while ago. Oni wyszli. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Aha. Yeah, you got it! Come on! Yeah! Come on! Go! To ja nie miałem możliwości trafienia, ty. No wiem. Teraz się okaże, że bug nam uszkodził i trzeba będzie naprawić bug i tak dalej. Chciałbyś, synie. Hey Basic! We got cops coming! Step on it! Can't this piece of shit go any faster? Just sit down, Leo! You're gonna fall off! Alright! Here we go! Aha, czyli ja prowadzę. Hold on back there! Just focus on driving, man! Wow. Jezu, jak ja się czuję, terpijnie. A jeszcze kodę. Co się dzieje? Na ogonie cały czas. Tak. Wow. Dobra.
Zobaczymy, że dalej idzie. Jak się steruje? Nie pytaj, kiepsko. Jak w siebie wjeżdżają, cały czas popychają, to nie masz nawet jak sterować zbytnio. Gdzie ty jedziesz? Przyblokowali mnie. Nie miałem co. Sorry, ale to mój błąd teraz. Wow. Ty, bo ty nie wiem, dlaczego odbiłeś w prawo, bo w ogóle jak tam jechałeś. Też nie wiem. Nie, dostałem strzała wtedy. Wow, 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 wow. Jak się klaksą używa? Normalnie, na E. Zbiję chyba go. Wow, ty tam strzelaj w niego. Jak motion. Wow. Nie pytaj, jak ja się muszę wkręcić, kurde, w jazdę. Holy shit. O. Kurde. Dawaj szybko do wody. Biegnij, biegnij za mną. Gdzie ty tam uciekasz? Chodź tu. Wow, dobra. Tak, to odpuścili było... nagle, nie? No, z tego wychodzi, że tak. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. Dobra. Right. Start rowing. We need to get going. Ale to już sobie zostawimy na następny odcinek. Co na to? Bo powiosłować to można dopiero w następnym odcinku, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. I sorry, jeżeli będziemy jakieś przycięcia na materiale, no ale coś mój procesor na drugim komputerze coś świruje. Więc coś jeszcze może powiedzieć na silnik? Nie, no wszystko dobrze. Idę spać w każdym razie. No więc trzymajcie się i hejka!